14 minut po godzinie 13. Zapraszamy na audycję aktualności. Zaraz dowiemy się, co tam w tym ratuszu. No oni resztki chcieli, proszę Państwa, tutaj dla niepełnosprawnych, resztki jakieś. Najprędzej ich na Marszałkowską wyprowadzić na ulicę. Czy gdzieś? A sami miliardy rozkradli, wzięli, pobrali, ukradli, zabrali złodzieje pod krawatem i szukają potem dla zmyłki, wiesz, Jezusicka, bo tak to on. To taka Europa była, proszę pana. To on. Belzebub, pijak. Poniedziałek, aktualności dnia. Mówimy o tym, co dzieje się ważnego w naszej ojczyźnie, także poza nią. Tak robi diabeł dla zmyłki. Tu w Pałacu Kultury Stalina i Lenina tysiące książek, a tu Biblia do śmietnika. Na trawę, na glebę, na drzewo, na drzewa, na krzaki, na asfalt, na ulicę, na śmietniku. Szczegółów. Dookoła śmietniki. Dzień dobry Państwu. Pragnę poinformować Państwa, że minister Skarbu Państwa, pan Henryk Kowalczyk, oddalił wniosek Hanny Gronkiewicz-Walc, prezydent Warszawy, o przelanie na rachunek ratusza kolejnych 200 milionów złotych na wypłaty roszczeń reprywatyzacyjnych przez Warszawski Urząd Miasta Stołecznego. W październiku bieżącego roku Hanna Gronkiewicz-Walc po raz kolejny zwróciła się do ministra Skarbu Państwa o przelanie 200 milionów złotych z funduszu reprywatyzacji. Chciałbym poinformować Państwa, a za Państwa pośrednictwem opinię publiczną, dlaczego minister Skarbu Państwa oddalił wniosek Hanny Gronkiewicz-Walc o 200 milionów złotych dla warszawskiego ratusza na wypłaty roszczeń reprywatyzacyjnych. Na początku tego roku minister Skarbu Państwa Dawid Jackiewicz również odmówił Hannie Gronkiewicz-Walc przelania 200 milionów złotych i zlecił kontrolę w warszawskim ratuszu tego, w jaki sposób były wydawane pieniądze przelewane w latach 2014 i 2015 z funduszu reprywatyzacji. I wątpliwości Ministerstwa Skarbu Państwa, nasze wątpliwości budzi to, komu Hanna Gronkiewicz-Walc przekazała pieniądze przelane na rachunek warszawskiego ratusza z funduszu reprywatyzacji. Proszę. W trakcie kontroli, która była prowadzona w warszawskim ratuszu, zostało ujawnione, że ponad 26 milionów złotych trafiło do osób skupujących roszczenia, w tym do negatywnych bohaterów afery reprywatyzacyjnej, do osób, których nazwiska pojawiają się od wielu miesięcy w przestrzeni publicznej, w tym do Marzeny K., byłej urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości, do Roberta Nowaczyka, do Marka Mosakowskiego, jego bliskiej krewnej, jego znajomych, do Janusza Piecyka. Kolejne pieniądze, bo to część tych pieniędzy była, przecinała się, ponad 42 miliony złotych uzyskały dla swoich klientów trzy kancelarie prawne, w tym kancelaria pana Roberta Nowaczyka, brata Marzeny K., byłej urzędniczki Ministerstwa Sprawiedliwości. Proszę bardzo. Wątpliwości proszę. Ministerstwa Skarbu Państwa i uwagi Ministerstwa Skarbu Państwa budzi to, w jaki sposób były wydawane pieniądze. Decyzje o wypłacie roszczeń mogły być przyznawane uznaniowo. Proszę bardzo. Nie było weryfikacji w warszawskim ratuszu, czy odszkodowania już nie były wypłacone. Proszę bardzo. Ile złodziejów? Nie było należytych procedur
przy weryfikowaniu wartości nieruchomości. Proszę. Natomiast, drodzy Państwo, więcej niż całe wystąpienie pokontrolne Ministerstwa Skarbu Państwa powie nam jeden obrazek. Za chwilę zobaczycie Państwo, jak wyglądał wniosek złożony przez pana Marka Mosakowskiego, na podstawie którego urzędnicy Hanny Gronkiewicz-Waltz wszczęli procedurę wypłacenia ponad 20 milionów złotych, z tego 5 milionów złotych z dotacji Skarbu Państwa. Tak wyglądał wniosek pana Marka Mosakowskiego. Drodzy Państwo, no, co to nam to przypomina? Czy mam jakieś skojarzenia? Masz. Recepta? Jeżeli tak, to mamy chyba najdroższą receptę świata, receptę na 20 milionów złotych. Proszę bardzo, proszę. Z tych powodów minister Skarbu Państwa oddala wniosek Hanny Gronkiewicz-Waltz o przelanie 200 milionów złotych na wypłaty przez nią roszczeń reprywatyzacyjnych. Wniosek Hanny Gronkiewicz-Waltz traktujemy jako próbę otwarcia wytrychem funduszu reprywatyzacji. Proszę bardzo. I zaskakuje nas, że Hanna Gronkiewicz-Waltz po tym wszystkim ma odwagę występować o kolejne 200 milionów złotych z pieniędzy podatników na wypłacanie przez nią roszczeń reprywatyzacyjnych. Informuję także, że minister... Ten dziad dzwoni, Roszkowski, no znowu mi to coś stanęło, no kurde. Minister Skarbu Państwa... Mówię, nie dzwoń, rano nie dzwonisz, to nie dzwoń. Nie on dzwoni, wiesz, tutaj mi to wszystko staje. Ujawnionych. Co za debil, no. W trakcie kontroli prowadzonej przez... On wie, że nie może, a co audytu i kontroli MSP na czym dał w warszawskim ratuszu. I drodzy Państwo, z tych powodów, o których powiedziałem, wniosek Hanny Gronkiewicz-Waltz został zablokowany. Podsumowując, minister Skarbu Państwa, pan Henryk Kowalczyk, zablokował wniosek na 200 milionów złotych dla warszawskiego ratusza. Nie ma zgody na nierzetelne wydatkowanie pieniędzy przez prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz na dziką reprywatyzację. Proszę teraz o przekazanie Państwu materiałów, które mam nadzieję okażą się Państwu pomocne. To są materiały dotyczące $200 milionów z poprzednich lat, które były przekazywane na wypłaty roszczeń reprywatyzacyjnych przez prezydent Warszawy. Drodzy Państwo, w teczkach, które do Was w tej chwili trafiają, znajdziecie Państwo prezentację, która była przedstawiana. Znajdziecie Państwo wniosek pana Marka Mosakowskiego, pismo adresowane do prezydent Warszawy przez ministra Henryka Kowalczyka, ministra Skarbu Państwa, w którym odmawia przelania 200 milionów złotych i informuje, że dotychczasowe działania Hanny Gronkiewicz-Waltz nie dają rękojmi należytego wykorzystania środków przekazywanych przez ministra Skarbu Państwa. Znajdziecie też wniosek prezydent Warszawy z października tego roku o kolejne 200 milionów złotych, wcześniejszą odmowę ministra Skarbu Państwa z początku tego roku, pisma prezydent Warszawy do ministrów Skarbu działania Państwa Hanki z lat 2014, 2015, 2016. Tu zwracam uwagę, że w poprzednich latach ministrowie Skarbu Państwa rządu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego przelewali 200 milionów złotych na konto warszawskiego ratusza na podstawie lakonicznych, jednozdaniowych wniosków bez żadnego uzasadnienia. Znajdziecie Państwo też w teczce, w materiałach, które otrzymaliście, wystąpienie pokontrolne, jakie zostało skierowane do prezydent Warszawy i
pismo ministra Skarbu Państwa do prokuratora krajowego z informacjami, które poszerzą, mamy nadzieję, wiedzę prokuratury w postępowaniach, które są prowadzone. To fragment konferencji wiceministra Skarbu pana Macieja Małeckiego. Mamy teraz połączenie z panem ministrem. Witamy serdecznie na antenie Radia Maria. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam serdecznie ojca i wszystkich słuchaczy Radia Maria. Czyli nie słyszy, panie ministrze, po tej konferencji, po tych informacjach, oczywiście te teczki na pewno też tutaj dostaną nasi dziennikarze z telewizji Trwania Radia Maria, ale roszczenia reprywatyzacyjne w rozumieniu pani Gronkiewicz-Waltz to jest pieniądze, kasa dla znajomych, prawda, rozdawana bardzo takim no, szerokim gestem. No i cóż powiedzieć, mam jeszcze jedno pytanie na początek. Jakie były jeszcze wcześniejsze sumy, bo teraz była prośba o 200 milionów, ale można też pewnie sprawdzić, jakie były wcześniej przez 8 lat tutaj dawane, przelewane kwoty. No to na początku powiem tak, że informacje, jakie docierają do opinii publicznej w sprawie afery reprywatyzacyjnej w Warszawie rządzonej przez wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej Hannę Gronkiewicz-Waltz, te informacje są wstrząsające. I ministerstwo, zacznę od tego, w 2013 roku została wprowadzona nowelizacja do ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Ta nowelizacja pozwalała na coroczną wypłatę z funduszu reprywatyzacji, którym zawiadywał minister Skarbu Państwa, na coroczną wypłatę w wysokości 200 milionów złotych dla samorządu warszawskiego, czyli dla ratusza Hanka Gronkiewicz rozdawała koleżankom, kolegom jako wiceprzewodnicząca. No to wy się dziwicie, że takie galerii Zachęta czy w innych miejscach pseudokulturalnych a propos warszawskich, gdzieś ktoś karteczki, blankiety rozdawali na bankiety znajomym, koleżankom, czy to nie jest jasne? W ratuszu, abyście się przebudzili. Tego, w jaki sposób zostały wydane pieniądze z dotacji. I informacje, które uzyskaliśmy, są wstrząsające, bowiem okazuje się, że gro środków z dotacji Funduszu Reprywatyzacji trafiło w ręce skupujących roszczenia. Tam pojawiają się wszystkie osoby, które, no te główne osoby, których nazwiska przewijają się w aferze reprywatyzacyjnej, no, po prostu pieniądze z dotacji ze Skarbu Państwa trafiały do osób skupujących roszczenia, negatywnych bohaterów afery reprywatyzacyjnej. Również to tylko z 2015 roku w ręce osób skupujących roszczenia trafiło z tej dotacji ponad 26 milionów złotych. No, 42 miliony złotych trafiły do osób, do trzech kancelarii prawnych, które działały w imieniu swoich klientów. No, tam mamy panią Marzenę K., pana Roberta Nowaczyka, pana Marka Mosakowskiego. I tego, cały czas tego w radiu mówiąc a to o mleku, pokazać, a to gdzieś tam o czymś, wniosek, siema, chcieli się podszyć pod prawosławnych. Na dodatek, zresztą katolicy też to samo robią. Ale ile oszustwa, ile kłamstwa. Złodziejstwo tam oszustwo. A tutaj w Radiu Tok FM ona mówi o niepełnosprawnych, bo oni tam czegoś nie rozumieją, ta rozumie więcej, a więc te podziały i że z łaski tym niepełnosprawnym pieniążki trzeba dać, jak oni tu miliardy zabrali pod krawatem, ukradli w rajach podatkowych, na kontach i potem jeżdżą po całym świecie. O, mieszkania kupują. Jakie to przyjemne. Dziady, z takimi trzeba iść do pracy. Niepokojącymi zdarzeniami nie mogło być innej decyzji. Ludzie nie mogą pójść do pracy. Odmowa. Tym razem muszą pilnować. Ja na przykład pilnuję tutaj, wiecie państwo, tego mieszkania, bo Janek Witek powiedział, żeby Żydowi nie oddać, Żydowi. No i rzeczywiście tutaj jak Janek Witek umarł, to spółdzielnia Sław, pani wiceprezesowa udaje, że nic nie wie, bo przecież druty były i bolce w zamkach.
Ktoś już tutaj rękę na pulsie trzymał, chciał tu wejść do mieszkania, a jak nie, to żeby mieszkanie zablokować, zaplombować, opieczętować i nasłać takie wiedźmy w okularach tu zna, z szesnastki naprzeciwka. To już drugi raz w tym roku. I w tym piśmie pana Gronkiewicz-Waltz można znaleźć słowa, że dotychczasowe środki z dotacji były wydawane rzetelnie i celowo. Środki rzetelnie i celowo były wydawane. Trudno to komentować. Muchanki Gronkiewicz. Ile złodziei i oni jak się trzymają pazurami. To, co pan mówi, dziado gady. Gady, pazury mają. Tak jak urzędy. A tutaj niepełnosprawni oni mniej rozumieją niż tam. O teraz w TOK FM była audycja. Oni mniej rozumieją, trzeba im pomóc. To przecież z łaski. Ale grosze. A tu miliardy. Nie ma zgody na wydawanie środków z budżetu państwa na dziką reprywatyzację. Nie ma zgody na wydawanie jakichkolwiek publicznych środków na dziką reprywatyzację. Hanka jeszcze bezczelnie chciała więcej pieniędzy. Wywalić ją, no przecież do postawić przed ten. Dawnym biurze sąd. Gospodarki nieruchomościami, którymi świadomie kradła, świadomie tego. Były dyrektor Marcin Bojko. No widzisz, Marcin. Jeszcze jest ważna rzecz. Też taka wstrząsająca, że kiedy na początku tego roku minister skarbu odmówił Hannie Gronkiewicz-Waltz 200 milionów złotych, wtedy warszawski ratusz starał się zrobić. No nigdy nie mam wrażenie, tego dosyć. Musi cofnąć środki na przykład na szkołę czy na Instytut Głuchoniemych, że takie instytucje, czy szpital, takie instytucje zostaną poszkodowane przez odmowę ministra skarbu. To jest taka metoda bardzo brzydka, metoda żywych tarcz. Dzisiaj na konferencji prasowej jasno i wyraźnie pokazałem materiały z Ministerstwa Skarbu Państwa, do kogo trafiały środki przekazywane z budżetu państwa, z funduszu reprywatyzacyjnego przez politycznych kolegów Hanny Gronkiewicz-Waltz, ministra z Platformy Obywatelskiej. Podkreślam, jednozdaniowy wniosek, który nie zajmował... Więzienia się zapewnią do treść, zajmowała chyba 1/3, może 1/4 kartki A4, a później nie było kontroli, co Hanna Gronkiewicz-Waltz robiła z tymi pieniędzmi, co urzędnicy robili, do kogo trafiały, w jaki sposób. No, panie ministrze, na pewno pan się spodziewa, jaka będzie komentarz tutaj ratusza, że to jest sprawa polityczna, jest to rozgrywanie polityczne. Natomiast mówiąc językiem takim śledczym, czy ta sprawa jest sprawą rozwojową? To znaczy, że będą wyciągane konsekwencje, będą te nazwiska układane, sprawdzane, żeby z tego jakaś tutaj układanka, myślę, logiczna się ułoży pewnie. Ministerstwo Skarbu Państwa nie ma narzędzi prawnych ani możliwości prawnych takiego dogłębnego zbadania spraw. Natomiast te wszystkie informacje, które powzięliśmy w trakcie kontroli prowadzonej w ratuszu, zostały przekazane do prokuratora krajowego po to, żeby wzmocnić wiedzę prokuratury w toczących się postępowaniach prokuratorskich w sprawie afery reprywatyzacyjnej. Liczę na to, że wiedza, którą przekazujemy do prokuratora krajowego, wzmocni, to uzupełni informacje już zebrane przez prokuratorów. Ta sprawa jest szczególnie bulwersująca i tak dlatego, że osoby stosujące roszczenia, koledzy i koleżanki, i takie informacje docierają, wyłudzać te roszczenia, prawa do roszczeń od osób starszych, od osób w bardzo podeszłym wieku, często schorowanych. I to ten należy raz na zawsze przeciąć ten proceder. Dzisiaj Hanna Gronkiewicz-Waltz powinna wykonać tylko podać się do dymisji. Trudno wskazać drugiego prezydenta w stolicy, który był. Dziady, i to widzicie taki, państwo, wcale to nie takie, które mają mało pieniędzy, ale chcą mieć więcej. Jak najbardziej może sprawować swój urząd. To jest rzecz niepojęta w demokratycznych społeczeństwach i
rząd Rzeczypospolitej Polskiej, tworzony przez Prawo i Sprawiedliwość, nie daje przyzwolenia na takie działania w przestrzeni publicznej. Koszty reprywatyzacyjne, koszty takiego reprywatyzacyjnego audytu w stolicy, no powinni, jeżeli taki akt jest wprowadzony, powinni ponieść politycy PO, a nie mieszkańcy Warszawy. Więc, aha, właśnie. No, podsumowując, no to można na powiedzieć, że tutaj Saskiej Kępy trzeba zrzucić na kryśkę może. I zaka w sklepie, bo tam kamera chociaż była zainstalowana. Czyli jeszcze obrazowo na koniec, panie ministrze, mogło wyglądać tak, że tutaj jeden z tych podmiotów, tych nazwisk wymienianych, nie będę już cytował, ale typu, no teraz mamy twarz zakrytą, Marzena na przykład K, szukali powiedzmy starszych warszawiaków, już schorowanych, którzy mieli prawa do jakiejś nieruchomości, jakiegoś placu, na przykład na Powiślu, i dawano przynajmniej jakieś pieniądze, czy to było tylko na papierze przekazywane pełnomocnictwo? No jedna z informacji, która dotarła, jest szokująca, że roszczenia zostały skupione za 50 zł. Natomiast wygląda na to, że proceder wygląda następująco. Najpierw zwykły mieszkaniec przez lata odbijał się od drzwi. Następnie ktoś mógł oferować pomoc, że rozwiąże ten problem i przejmie na siebie roszczenia za jakiś ułamek. Procenta, tak, że będzie. Procenta tej wartości roszczenia, po czym sprawa nagle przyspieszała. No, wygląda na to, że w stolicy pod rządami Hanny Gronkiewicz-Waltz na handlu roszczeniami dotyczącymi gruntów przez lata wzbogacała się grupa zwykłych cwaniaków z dobrymi koneksjami w miejskim ratuszu. No i ta jest tak skuteczna, bo wszyscy się znali, wszyscy o sobie wszystko wiedzieli, a na czubku tej piramidy albo tak zwanej niewiedzy, nieudolności urzędniczej była Hanna Gronkiewicz-Waltz, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej. Tak, tak samo kiedyś, tylko że to było na mniejszą skalę, ale skupowano tak obrazy, prawda, chodzono po domach, chodzili po domach specjaliści, niby wyceniali bardzo nisko, że to taki zwykły gdzieś tam obraz, no ale mogę kupić od pani za parę złotych, a potem okazuje się, że to były za jakiś czas dzieła sztuki wystawione na aukcjach za grube pieniądze. Przy czym tam było to, że tylko było wprowadzanie w błąd, nie było wyłudzenia od państwa pieniędzy publicznych, ale to tak mówię dla obrazu. Dlatego jednym z celów komisji weryfikacyjnej, którą zapowiadała pani premier Beata Szydło, jest skończenie ze złodziejską prywatyzacją. My mówimy jasno i wyraźnie. Owoce tej złodziejskiej reprywatyzacji nie mogą pozostać w rękach tych, którzy kosztem lokatorów, przy wsparciu jakichś grup, jakichś środowisk urzędniczo-prawniczych, uczynili sobie z Warszawy i ze starszych osób w Warszawie maszynkę do robienia pieniędzy. To należy przywrócić elementarną sprawiedliwość bez względu na to, jak głośno będzie krzyczała Hanna Gronkiewicz-Waltz i partyjni koledzy, jak głośno będą odwracali uwagę opinii publicznej od afery reprywatyzacyjnej, czy to Trybunałem Konstytucyjnym, czy to innymi wyjazdami na Zachód, żeby skarżyć na Polskę, my prawie nie zostawimy i sprawa reprywatyzacji musi zostać wyjaśniona także w taki sposób, żeby owoce, frukt tej reprywatyzacji złodzieje na dorobku. Ciągle im wszystkiego mało, widzisz? Na dorobku i biedni i mało. A w Ameryce odwrotnie. Trump powiedział, ja nie chcę tych pieniędzy, ja chcę być prezydentem. I pewnie Trump ma ogromne szanse być tym prezydentem. Niech on tam będzie. Bo ta Żydówa z kolei powiedziała, że Polskę poda w stan oskarżenia, bo zabrali Żydom majątek. No ale jeżeli oni okradli Polskę, okradali pod krawatem Polskę regularnie i przez tyle lat na czele z Hanną Gronkiewicz-Waltz, to się puchnie w łeb. Dziękuję bardzo za wypowiedź, panie ministrze. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiam z panem Bogiem. Naszym gościem był minister skarbu. Państwo Maciej Małecki. Dziękujemy.